Świąteczna Loża Radiowa. Witam Państwa w świątecznej Loży Radiowej. Mamy poniedziałek wielkanocny, drugi dzień świąt Wielkanocy. W programie goszczą dzisiaj ksiądz Waldemar Klinger. Dzień dobry, proszę księdza, szczęść Boże. Szczęść Boże, idzie dobrze. A w drugiej części programu połączymy się z panią psycholog Anną Malatyńską. Proszę księdza, to już drugie takie święta pandemiczne. Niestety my Polacy jesteśmy przyzwyczajeni, nie tylko my Polacy, ale generalnie chyba ludzie są przyzwyczajeni do tego, że świętujemy w grupie większej, tak? Że świętowanie to jest zawsze wspólnota. Jak my mamy po raz kolejny te święta przeżywać w samotności? Na pewno w mniejszym gronie po prostu. Tak, tak. Na pewno wielkim problemem dla ludzi wierzących i nie tylko jest brak możliwości spotkania. Ja to odczuwam jako kapłan w tym przestrzeni liturgicznej, religijnej, kiedy wiele osób wprost pyta mnie, proszę księdza, co mamy zrobić? My chcemy do kościoła, chcemy na mszę świętą, a wy nam dosłownie zamykacie drzwi przed nosem. To jest najbardziej bolesne doświadczenie w moim kapłaństwie od 30 paru lat, bo zawsze mówią, chodźcie, przyjdźcie, a tu w tym wypadku muszę powiedzieć, nie możemy, bo takie są przepisy, możemy tylko tyle i tyle osób przyjąć w katedrze. To jest bolesne doświadczenie. I też tak samo ludzie doświadczają boleśnie tego właśnie odtrącenia w pewnym sensie, czy też zabronienia bycia we wspólnocie. Jedynie zostaje stworzenie tej przestrzeni życia duchowego w domu. Na pewno takim bardzo prostym doświadczeniem, które każdy widzi, to jest takim, bym to nazwał, chociaż ważnym wypełniaczem tej przestrzeni, to jest oświecić telewizor, wejść w internet i każdy gdzieś tam siedzi na kanapie swoim telefonem i każdy swoim telefonem się zajmuje, w pewnym sensie bawi, koresponduje z kimś. Natomiast dla mnie osobiście, i to jest ogromna propozycja, jest nieodzowne, tak jak w te święta, Wielki Czwartek, piątek, sobota, niedziela i dzisiaj w poniedziałek wielkanocny, można zaaranżować piękny czas spotkania się przy stole właśnie, kiedy nagle nikną elektroniczne media, chociażby zaświecić świecę na stole, pomodlić się, porozmawiać o swoim życiu, się może okazać, że po raz pierwszy patrzymy na siebie i widzimy się. Bo najważniejsze to są dobre oczy nad stołem, a nie to, co jest na stole. I żeby się widzieć, to jest bardzo ważne, żeby doświadczyć drugiej osoby, że nie tylko gdzieś tam przemyka, gdzieś jest, odburknie, ale że jest z nami. I to jest do wykonania, tylko trzeba wejść na ten stopień właśnie bycia sobą razem w wymiarze duchowym, nie tylko fizycznym, że musimy coś razem zjeść, musimy posprzątać. Chociażby nawet jest możliwość rodzinnego wyjścia na spacer. Gdzieś, jeżeli ktoś ma samochód wyjechania w pola, czy do lasu, czy gdzieś podspacerowania trochę dalej od przestrzeni domów. To jest wszystko możliwe do praktycznie osiągnięcia, tylko i wyłącznie pod tym kątem, względem, że chcemy być razem w świecie ducha. Że przekroczymy tę barierę tylko właśnie bycia fizycznie razem, ale też i zatęsknimy za światem ducha. Od nas to zależy. Dlatego taka też propozycja, którą musimy wręcz zastosować, by w tych trudnych czasach, by siebie uchronić przed złem pandemii, ale też by nie był to czas zmarnowany. By był to czas dobry, który nas bardziej zbuduje, a nie porani, jak przestrzegają psychologowie. No właśnie, proszę księdza, jak te trudne doświadczenie pandemii, a ona jest z nami już od ponad roku, można przełożyć na coś pozytywnego, jeżeli da się w ogóle tak zrobić? Myślę, że tak. Myśmy na plebanii katedralnej w ubiegłym roku, w październiku, chorowali przez dwa tygodnie i później kwarantanna była, odcięci od świata. Nie chcieliśmy, żeby ktokolwiek do nas przychodził, też żeby nie stwarzać żadnego zagrożenia. Ale to był czas, może to zabrzmił dziwnie, dla nas księży dobry. Myśmy wprowadzili właśnie taką dyscyplinę duchową i wspólne modlitwy były i wspólna msza święta w tym kręgu w pewnym sensie zarażonych osób. Byliśmy, razem myśmy przygotowali posiłki,
razem sprzątali i też był wolny czas na lekturę, na też rozmowy telefoniczne z kimś. Także ogromny szacunek dla tych, którzy potrafią właśnie wyzwolić się z tego właśnie takiego pandemicznego lęku i strachu, nawet w rodzinie, i tylko narzekać. Ale potrafią właśnie wykrzesać z serca to, by być razem w wymiarze duchowym. To bym właśnie zaproponował wszystkim, by właśnie w tym czasie ograniczeń umieć właśnie wyzwalać się z tych ograniczeń bardziej psychologicznych, psychicznych, ale właśnie widzieć siebie jako wspólnota, która potrzebuje serca, uśmiechu przede wszystkim, dobrego słowa. A tego nigdy nie za mało. Powiedział ksiądz, że wykorzystaliście ten czas kwarantanny w październiku ubiegłego roku na wspólne modlitwy, wspólną pracę, wspólne przygotowywanie posiłków. No, mieliście to w cudzysłowie szczęście, że kilka osób było na kwarantannie, ale niestety nie wszyscy takie szczęście mają i czasami muszą po prostu zupełnie samotnie spędzić ten czas zamknięcia. Tak, to jest ogromny dramat dla tych osób, bo w wymiarze osamotnienia, osadzone być w pewnym sensie takim domowym areszcie, tu jedynie pozostaje komunikacja telefoniczna. Czasami osoby spotykam, które naprawdę cierpią. Dzieci dzwonią bardzo rzadko, sąsiedzi się nie interesują i jedynie te osoby mówią, proszę księdza, gdyby nie internet, czy przekazy mszalne, czy też msza święta w telewizji, czy w radio, to byśmy nie potrafili złapać tego ducha, który nas poniesie dalej. To właśnie osamotnienie i tęsknota za drugim człowiekiem jest ogromna. Dlatego też apeluję o to, by zauważyć wokół siebie osoby. I nawet jeżeli nie chcemy je nawiedzić z różnych powodów, chociażby nawet i obostrzeń, i lęku, zawsze można wykonać telefon. W pewnym sensie telefony są już w tej chwili prawie że za darmo. Także dzwonienie do drugiej osoby z dobrym słowem, życzliwością jest też ogromnym prezentem i darem. Jedyny koszt to jest ten czas poświęcony na rozmowę. Dokładnie pani redaktor w sedno uderzyła. To jest koszt miłości, czyli czas, który poświęcamy drugiej osobie. Bez tego nie ma żadnej relacji z drugimi osobami, jeżeli nie zainwestujemy czas, który można nazwać miłością. Proszę księdza, drugi dzień świąt, poniedziałek wielkanocny. Czym jest w religii katolickiej? To jest przedłużenie świętowania Triduum Paschalnego. Wielkanoc ma to do tego, że to do siebie, że właśnie kumuluje wszelkie przeżycia i w wymiarze teologicznym, w wymiarze duchowym i zaprasza też w oktawie do świętowania aż do Białej Niedzieli, jak papież Jan Paweł II nazwał Niedzieli Miłosierdzia Bożego, tę radość wielkanocną. Poniedziałek wielkanocny to najczęściej jest odczytywana Ewangelia w kościołach w drodze do Emaus. Dwóch uczniów poznało Pana Jezusa, ale dopiero na łamaniu chleba. Dużo rozmawiali, dużo dyskutowali w tej drodze przez kilka godzin, ale dopiero na łamaniu chleba rozpoznali, to jest Pan. I tak samo tradycyjnie właśnie zachęca się, no niestety o tym myśmy wcześniej mówili, żeby odwiedzać drugiej osoby. No właśnie. Żeby to było takie święta rodzinne, sąsiedzkie, znajomych. Właśnie tak jak ten ból jest ograniczenia, możemy wykorzystać ten czas i nawet sobie zrobić grafik. Poświęcę mój czas na godzinę, dwie godziny różnorakich rozmów. Zadzwonię do tej osoby, do tej na przykład już nie dzwonię rok czasu, albo mam sąsiadkę, która jest samotna, czy ktoś jest chory, zadzwonię do niej. To koniecznie, że trzeba wydłużać rozmowę do wielu minut. Wystarczy dać sygnał, pamiętam o tobie, jesteś dla mnie ważny, jesteś w kręgu mojego zainteresowania, modlę się za ciebie. To jest ten sygnał, że ktoś nagle skrzydła urastają, że jeszcze o mnie pamięta. Ja się tak przekonuję sam, jak do kogoś wysyłam jakąś sympatyczną informację o modlitwie, jakiś obrazek też,
w telefonie komórkowym. Wtedy wielu mówi, ksiądz o mnie jeszcze pamięta. Niemożliwe. I to jest takie sympatyczne, że nagle można takim niewinnym gestem, wydawałoby się, wzbudzić u kogoś radość. I właśnie ten drugi dzień świąt to jest takie budzenie radości zmartwychwstawania w tych kontaktach, w relacjach. I do Boga, ale przede wszystkim przekładając to na te relacje z bliźnimi. Dlatego też bym zachęcał. A jak znaleźć w sobie tę radość świętowania w momencie, kiedy ktoś z naszych bliskich albo przebywa w szpitalu, albo nie daj Boże przegrał walkę z koronawirusem? No na pewno pani redaktor zadała najtrudniejsze pytanie, z którym trzeba się zmierzyć. Bo rzeczywiście w tym wymiarze doczesności, budowania przestrzeni takiego szczęścia, które ujmujemy jako beztroskie życie, nie da się przeżyć i skonfrontować z prawdziwym szczęściem i radością. Bym powiedział, że świat nam serwuje cały czas takie pragnienie przeżycia kolejnych dni, tygodni, miesięcy, szukając przyjemności. Przyjemność to jest krótka chwila. Coś dobrego zjemy, coś zobaczymy, z kimś się spotkamy, czego się napijemy. To jest przyjemność, ale która się kończy. Życie religijne, życie duchowe daje radość. I radość, która trwa. Ja mogę coś na ten temat powiedzieć, bo już mam 36 lat kapłaństwa i to jest jedno pasmo mojej radości. Czasami niełatwych dni, czasami trudnych, ale mam świadomość, że jest to radość mojego życia. Czyli jest to sens mojego życia. Radość dlatego, to się nie równa beztroska, prawda? Dokładnie i dlatego też chciałbym zauważyć, że tam, gdzie jest Chrystus, który przynosi właśnie poprzez zmartwychwstanie pokój. To jest, wiele zauważa i wiele przyznaje mi rację w takich rozmowach prywatnych, że ma ksiądz rację. Im mniej Chrystusa, tym więcej niepokoju. Im więcej Chrystusa w moje serce, tym więcej pokoju. I to jest właśnie pokój budzi w nas dobro, a pokój dobro owocuje zawsze radością. Na pewno nie wysokowartość, ale radość, czyli chęć spełnienia życia. I teraz takie skonfrontowanie swojego życia, o co pani redaktor pytała, z bólem przemijania, z bólem cierpienia bliskiej osoby jest tylko i wyłącznie do udźwignięcia, kiedy nie mamy perspektywy, przepraszam za kolokwializm, ale tylko grobu, że kończy się wszystko na grobie, na tym pozostało już nam tylko i wyłącznie przykryć płytą nagrobną kogoś ukochanego, ale odwrotnie, idąc za przykładem Chrystusa, zmartwychwstać i mieć świadomość, teraz nasza miłość, nasza relacja, nasza przyjaźń ma już inny wymiar w tej doczesności, wchodzi w świat wieczności. Naszą właśnie miłością, naszym czasem możemy dotknąć tą osobę nawet w wieczności poprzez nasze modlitwy. Modlitwa, inaczej mówiąc, jest taką rozmową z Bogiem, ale też o tych, których kochamy. I wiele osób mi to podkreśla. I proszę księdza, gdyby nie krzyż, gdyby nie wiara, bym zwariowała, bym zgłupiał, bym nie wytrzymał. Taki przykład, kiedyś rodzice stracili z mojej byłej parafii syna, zaledwie niecałe 30-letniego, zginął w wypadku zupełnie banalnym, nie z jego winy. Ktoś najechał latarnię i zginął. I ci rodzice, oczekując na pogrzeb przez parę tygodni, bo trzeba było niestety jego ciało sprowadzić z Anglii, mówili mi po paru miesiącach, proszę księdza, tylko światło świecy, relikwie świętego Jana Pawła II i modlitwa różańcowa pozwoliły nam ten ciężki czas przetrwać. Przetrwać go z nadziei, że jesteśmy razem z synem właśnie przy krzyżu. I to właśnie jest to trudne doświadczenie, z którym się mierzymy w tych covidowych czasach, ale też i nie tylko z tego powodu naszego przemijania. Tam, gdzie jest w perspektywie krzyż, to przez pryzmat krzyża widzimy nie tylko cierpiące ciało Chrystusa, ale przede wszystkim nadzieję, którą daje krzyż i przede wszystkim tą radość, która budzi w nas właśnie to doświadczenie zjednoczenia z Chrystusem w naszym niełatwym ludzkim doświadczeniu. Tylko ta perspektywa daje nam tę łaskę wytrwania. Inny sposób będziemy obolali na duszy, albo będziemy ignorantami, czyli kończymy nasze życie na przyjemnościach i do piachu.
przepraszam za kolokwializm, ale to jest konfrontacja naszego życia z tym właśnie, co nadaje wiara. I właśnie to doświadczenie Wielkiej Nocy każe nam patrzeć w perspektywie wieczności. I tę wiarę musimy znaleźć w sobie, niekoniecznie udając się do świątyni. Mimo że świątynia jest takim miejscem, gdzie łatwiej o skupienie, o zebranie myśli, o przemyślenie różnych spraw, to jednak powinniśmy teraz próbować zrobić to samo, tylko że w domu. Dokładnie. Można to podsumować górnolotnie, ale to daje sens naszego życia w takim błyskawicznym, można powiedzieć, w skrócie, że rodzimy się z miłości. Żyjemy po to, aby się miłości nauczyć, by kiedyś poprzez śmierć w miłość wieczną się obrócić. To rzeczywiście każdy z nas jest zrodzony z miłości naszych rodziców. Tak powinno być. Ale właśnie rodzice, ich zadaniem jest nauczyć nas miłości. Nie tylko mnożenia, nie tylko bystrości w naukach innych czy w sporcie, ale właśnie uczyć nas miłości. To wszystko ma czemuś służyć. Byśmy potrafili przez pryzmat miłości patrzeć na drugiego człowieka. A Bóg tym nam pomaga. Byśmy się kiedyś obrócili w miłość wieczną. I to, co pani redaktor podkreśliła, właśnie w kręgu przede wszystkim rodzinnym uczymy się tej miłości. Rodziny nikt nic nie zastąpi. Sam Pan Jezus chciał się wychować w rodzinie pośród właśnie i Józefa, i Maryi. Doświadczał tej miłości i był też dawcą miłości. I też my w rodzinach uczmy się tego bycia miłością dla drugich. Zbyt wiele zranień jest, zbyt wiele takiej ignorancji w tym wymiarze, że ach, mogę sobie pozwolić na szorstkość, bo to są moja żona, czy mój mąż, czy moje dzieci. Nieprawda. Mamy właśnie być kumulacją miłości, którą rozdajemy szczodrze wobec bliskich. To jest nasze powołanie, aby ten świat został właśnie w sercach przede wszystkim rodziny. A życie religijne, duchowe tylko w tym łącie w tym nam pomaga. Zwłaszcza teraz tej miłości potrzebujemy jak najwięcej, żeby przetrwać trudne czasy. Bezwzględnie. Bez tego uczucia, tego duchowego, stajemy się tylko, przepraszam za takie powiedzenie, ale takie zombie. Czyli tylko ogarniamy nasze życie to doczesne, coś zjemy, czego się napijemy i musimy właśnie przetrwać w tym stanie zombie do następnego wydarzenia, do następnego dnia. Nie. Właśnie przede wszystkim uczucie daje nam miłości, daje nam smak życia. Dlatego nie rezygnujmy z tego spierania się z tym światem o wyrywanie każdej chwili darowanej bliskiej osobie wdzięcznego słowa, życzliwego uśmiechu i takiej zwykłej ludzkiej radości obcowania z drugimi. W zakładach pracy, w sklepach, na ulicy, gdziekolwiek. To daje smak naszego życia. Do tego nas podprowadza Jezus Chrystus. Bądźmy miłością dla drugich. Dziękuję, proszę księdza, za udział w programie telefoniczny. Wciąż niestety tylko. Mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli spotkać się tradycyjnie w studiu, bo tych spotkań takich prawdziwych brakuje zdecydowanie i w życiu prywatnym, i w pracy. Bezwzględnie. Chociaż cieszmy się, że mamy tę możliwość w ten sposób też i porozmawiania i podzielenia się naszymi myślami z słuchaczami. Bardzo się cieszymy, że te telefony są i działają, że ta pandemia właśnie w dobie tych nowych technologii nas dopadła, skoro dopaść musiała. Ksiądz Waldemar Klinger, proboszcz parafii w Opolu, parafii Katedry Opolskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę, a my do programu wracamy już za chwilę. Dzięki serdecznie, pani redaktor. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.